Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Obok mnie Państwo widzicie Juliusz Braun, dobrze znana postać, specjalista od mediów, długi czas w Krajowej Radzie Radia i Telewizji, w zarządzie telewizji, później w Radzie Mediów Narodowych jako przedstawiciel opozycji. No, taki listek figowy wtedy dla PiSu, ale nie, dzielnie walczył wtedy o sprawy opozycji. No ale przede wszystkim ekspert, specjalista ogromny, ma doświadczenie i chciałbym porozmawiać dzisiaj o tym właściwie, jak wygląda sprawa budowania z powrotem, odbudowywania telewizji publicznej, ale Julo, my się znamy bardzo długo, prawda? Od czasu chyba. Bardzo dawno się znamy, ale pozwól, że ja najpierw jeszcze powiem dzień dobry, nie tylko tobie, ale wszystkim naszym wideosłuchaczom, tak, wszystkim wideosłuchaczom. Taką żeśmy ułożyli z Jarkiem, wiesz, bo ten program prowadzę razem z Jarkiem Szczepańskim, tylko on dzisiaj prowadził o 4:00, a dzisiaj o 21:00. No więc właśnie, ale obejrzałeś oczywiście 19:30, tą nową nazwę wiadomości, jakby nie wiem, jak tą zmianę tutaj określić. Jak ocenisz to, co pokazał nam nowy szef? No, zaczynając od nazwy. Nie wiem, czy to już jest nazwa ostateczna, może ogłoszą jakiś konkurs na nazwę, bo to jest nazwa, no, z jednej strony fajna, ale z drugiej strasznie trudna w omówieniach. Wczoraj w 19:30 powiedzieli, że na przykład, prawda? Jak termin jednocześnie, godzina jest jednocześnie tytułem, to jest bardzo trudno. Ja kiedyś w swoim długim życiu, także dziennikarskim, kierowałem taką gazetą, która miała tytuł 24 godziny i to się kompletnie nie sprawdzało, bo jak poprosić w kiosku o 24 godziny, prawda? I tu jest podobnie. Więc myślę, że tytuł jakby no dobry, ale trochę niepraktyczny. Natomiast co do meritum... A czekaj, to ci przerwę, to może tak jak zwykle w takiej mowie codziennej zostanie to skrócone i będzie się mówiło w 30. No a dlaczego w 30, a nie w 19? Tak? No tak, no masz rację. Dobrze, nie, no nie wymyśliłem czegoś. 19:30, no myślę, że muszą jeszcze chwilę pomyśleć. Tym bardziej, że no strasznie trudno o dobre polskie słowo. Krótkie, łatwo wymawialne i jeszcze wpadające w ucho. Natomiast co do meritum, no oczywiście takie pierwsze wejście po pewnej awanturze, czy wielkiej awanturze jest bardzo trudne. To nie może być taki program, jak będzie normalnie. On musi być pewną prezentacją. No, widać było, że tutaj stres jest jeszcze widoczny. Trochę za dużo, wydaje mi się, jak na program informacyjny takiej autoprezentacji, by nie powiedzieć autolaudacji na swój temat. Może to by się dało jakoś inaczej, ale no generalnie pokazuje to dobry kierunek. Ja się powiem, oczywiście z gigantycznym zadowoleniem to oglądałem, ale ja bym po pierwsze, nie wiem, czy to dobry pomysł było zmienianie w ogóle tytułu. Wiadomości są wiadomości, prosty tytuł, można było to kontynuować. Może by to tym, którzy oglądali poprzednie, było łatwiej no, przyjąć. Druga rzecz, trochę za dużo było tej pedagogiki takiej, moim zdaniem, że to będzie inne i tak dalej. Po co to było mówić? No, moim zdaniem no, jest inne no, w oczywisty sposób. I no bo mnie się wydaje, że nie chodzi, znaczy chodzi nie tylko o pozyskanie nowych widzów, o czym mówiono, tylko o chyba jakiś wpływ i zyskanie oglądalności tych starych widzów właśnie. No i mnie się wydaje, że to po pierwsze, bo ci nowi widzowie, no to będą ci, co oglądali do tej pory, no głównie Fakty TVN-u, to z badań wynika, to, że to taki przepływ mógłby być, więc ich nie trzeba specjalnie namawiać, będą zainteresowani. Natomiast najważniejsi są ci widzowie, którzy byli do tej pory. To ja z moich doświadczeń prasowych, ty zresztą też na pewno wiesz, że czytelników łatwo stracić, strasznie trudno odzyskać, prawda? Czy pozyskać. Więc tutaj ja parokrotnie się wypowiadałem, że uważam, że tytuł wiadomości powinien zostać, bo nie widzę lepszego. A poza tym właśnie jednak ci widzowie, tradycyjni widzowie wiadomości powinni czuć się u siebie. Więc najważniejsze jest nie przestraszyć, nie zrazić, no i nie obrazić, to niezmiernie ważne, dotychczasowych widzów, żeby oni się czuli nadal u siebie, żeby rozumieli, że ten dom, w którym są, się zmienia, no ale że nikt ich nie chce wyrzucić, nikt ich nie chce lekceważyć. Wiesz co, przy najlepszej woli tego okazywanej miałem wrażenie, wiesz, ja zawsze przed 2016 rokiem miałem takie wrażenie, że był taki ogromny błąd Gazety Wyborczej. Pokazywanie takiego tonu wyższości tym, którzy się no, zdecydowanie z gazetą nie identyfikowali. No taki trochę podział polski inteligent, a no kontra reszta tacy trochę gorsi. I obawiam się, że w tym programie coś takiego, wiesz, zabrzmiało, wiesz. Na pewno nie uczyniono tego świadomie, wiesz, ale to mówienie, że teraz jesteśmy inni, że przedstawimy informację taką właściwą, no problem jest w tym, że tych głosów, było dużo takich reporterskich głosów z tamtej strony, no ci ludzie rzeczywiście, ci starzy widzowie, tacy fani tych wiadomości opowiadali straszne, to możemy, jesteśmy tutaj wiesz w gronie, w Resecie raczej zwolenników, ja powiem, tych przemian, więc tak się wyrażę w tej chwili, że straszne głupstwa koszały opały, tylko że jakby nie wiem jak się do tych, że powiem, do tego odnieść, wiesz, żeby tych właśnie, żeby ta przekonać tych ludzi, że tutaj też jest informacja rzetelna i a z drugiej strony te głosy, to była prawdziwie polska telewizja, ja uwielbiałem tych dziennikarzy, oni byli oczywiście moim zdaniem wcale nie tacy głupi ci ludzie, tylko ich straszliwie oszukiwani przez lata. No więc właśnie, że to jest, znaczy nikt nie lubi się przyznać, że był oszukiwany, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. I nie krzyczeć, daliście się oszukać, tylko mówić spokojnie, pokazywać. I tu masz rację na pewno, że mniej mówić, jacy to my jesteśmy dobrzy, w domyśle lepsi niż to, co było. Te sądy uliczne, ten student, który tam, no troszkę ten pierwszy program, właśnie chciałem powiedzieć pierwsze wiadomości, ale nie wiadomości, no troszkę był znowu tak zrobiony, pytamy tych, którzy nas pochwalą. Oczywiście jest strasznie trudno, zwłaszcza w pierwszym programie jakieś zestawiać głosy różne, ale no chętnie bym posłuchał tej nowej telewizji jakiejś dyskusji o tym, co... Nie, chociażby głosu, nie? Ja uważam, że zabrakło. Głosu, znaczy nie, no może nie tak. No nawet napad, no ale proszę bardzo, no to... Ale tutaj porozmawiamy i ja chcę porozmawiać z tobą o tej sytuacji prawnej, no bo tutaj masz, że tak powiem, bogatą biografię w tych instytucjach, nie jesteś prawnikiem, ale te niuanse wszystkie znakomicie znasz, a wiemy, że ta dyskusja prawnicza trwa, tyle opinii, ile prawników. Chodzi o to, jak to wszystko zrozumieć nam, prostym ludziom. No, ty nie jesteś taki prosty w tych sprawach, ale ja to jestem taki prosty człowiek. I chciałbym to lepiej zrozumieć, ale jeszcze porozmawiamy o dziennikarstwie, bo moim zdaniem to dziennikarstwo w tych mediach publicznych będzie szalenie trudne, bo jednak PiS posługuje się no, cały czas, jeszcze bardziej teraz niż przedtem, brutalnym kłamstwem, no, takim wulgarnym kłamstwem. I teraz jak wybalansować jako dziennikarz, że mam być krytyczny wobec rządu, no bo to ma być czwarta władza, prawda? Ale naprzeciwko tego rządu stoi opozycja, chciałem powiedzieć totalna opozycja, no zostawmy to słowo, bo ono zostało, no nie, to tego jak na przyśmiewczo można powiedzieć totalna opozycja, no ale taka opozycja, że tak powiem... Wulgarna opozycja. Wulgarna albo grubiańska opozycja. No i jak relacjonować głosy takich ludzi jak Czarnek i tak dalej, a niewątpliwie trzeba. Ja no trzeba. A to jest... Uważam, że niebywale trudne dziennikarstwo, bo jeżeli ten dziennikarz słucha tego Czarnka i zacznie, że tak powiem, to komentować, czy polemizować, czy nazwie to jako grubiaństwo, to on już staje po tej drugiej stronie. Jakby, no więc będzie można zarzucić, że jest nieobiektywny. Więc jak ty uważasz, to jakiś monstrualny problem dla kultury dziennikarskiej. To, co... No też trzeba pamiętać, żeby to jeszcze bardziej skomplikować, trzeba pamiętać, kto ogląda telewizję tradycyjną, a telewizję publiczną w szczególności. I to w całej Europie. Wszędzie widownia telewizji publicznej to są przede wszystkim ludzie w wieku starszym, starsi niż to, co się określało jako grupę komercyjną. To więc też trzeba brać pod uwagę ich wrażliwość, ich sposób myślenia i tak dalej. Natomiast no, z tym, gdzie się kończy to, co też wiemy, że tak być nie powinno, że dziennikarz jest stojakiem do mikrofonu, prawda, i podstawia każdemu, kto chce coś mówić, a gdzie dziennikarz wchodzi w rolę no, pewne, no, w jakimś stopniu jednak kontrującego rozmówcę. Mnie się wydaje, że no to łatwiej powiedzieć teoretycznie niż w praktyce, ale granicą powinna być kwestia takiej prawdy obiektywnej. Nie opinii, tylko prawdy. Jeżeli ktoś mówi, w naszym budżecie było, nie wiem, 100 miliardów złotych na coś tam, no dziennikarz, to jest trudniejsze, dziennikarz powinien wiedzieć, czy było, czy nie było, bo jak nie było, to powinien powiedzieć, ale przepraszam, było inaczej. Też niestety no dziennikarz... Czekaj, czy mogę ci... Jeżeli mogę możesz. Bo jeszcze jest bardziej skomplikowane pytanie. Znaczy moim zdaniem dziennikarz zajmuje się nie tylko faktami, tylko zrozumieniem wydarzeń, no przede wszystkim politycznych. I teraz chodzi o to, żeby on zrozumiał argumenty obu stron i żeby no, umożliwił obywatelowi, widzowi no, pewien samodzielny sąd, aczkolwiek tak do końca nie można być obiektywnym. I teraz jeżeli jakiś polityk mówi, że tam jest 80 miliardów, a tam jest 140, to ja bym powiedział, dobry dziennikarz powinien objaśnić, dlaczego tamten nie tyle, że kłamie, tylko dlaczego się tak mija z prawdą, jaki jest cel tego. No, na pewno masz rację, ale po pierwsze powinien wiedzieć, że on mówi nieprawdę, a to nie zawsze tak jest, niestety. Po drugie powinien rozumieć, na czym ta różnica, jakie są konsekwencje tej różnicy, prawda? że nie wiem, emerytury będą niższe, ale za 30 lat w ogóle ich nie będzie albo będą wyższe. No, dziennikarstwo w zasadzie wymaga dużej wiedzy, no i to jest problem, bo nie wszyscy tą wiedzą dużą się legitymują, a już jeszcze mniej umie się nią posługiwać. Więc no, też jest jeszcze jedna rzecz, która się zmieniła nie tylko w ciągu naszego długiego życia dziennikarskiego, ale w ostatnim dziesięcioleciu. No to jest to, że różnego rodzaju audycje w tradycyjnym rozumieniu tego słowa przenoszą się, no jak choćby twoja audycja, do internetu. I czego innego widzowie oczekują od telewizji linearnej. Ona się staje przede wszystkim takim medium skoncentrowanym na wydarzeniach, stąd właśnie rosnące zainteresowanie transmisjami. No ale to, co jest tradycyjnie rozumiane jako wiadomości, no nadal jest ważne. Widzowie korzystają z różnych źródeł, ale nadal telewizja jest ciągle wśród tych różnych źródeł na pierwszym miejscu. To nie znaczy, że tylko z telewizji, ale również z telewizji. Wiesz co, ja byłem, no, pracowałem przez pewien czas w BBC, no więc tam nas uczono, przede wszystkim taka podpowiedź, nie wiem, tam nas bardzo, bez przerwy nas szkolono. I to w taki sposób, że po pół roku już ci, którzy byli pół roku w BBC, szkolili tych, którzy byli nowicjuszami. A jak się już było dłużej, to no i tak kolejno. To znaczy, że dziennikarz to jest ktoś, kto się cały czas uczy zawodu i tak dalej, dokonuje jakiejś samorefleksji nad tym, co robi. Na to trzeba trochę pieniędzy, no bo to oczywiście... Pamiętam, że w nasz kontrakt mieliśmy wpisane, że ponad 10% czasu było obowiązkowo przeznaczone na szkolenie. A nie. Pamiętam, że jak byłem naczelnym życia Warszawy, jak zaproponowałem kolegom szkolenie, to się niemal na mnie obrazili, bo wszyscy uważali, że są takie tuzy dziennikarskie, że co to znaczy się szkolić, to już nie potrzebujemy się szkolić. To jest jedna rzecz o polskiej kulturze dziennikarskiej, a druga rzecz, że czy nie uważasz, że ona przez ostatnich 8 lat bardzo upadła, przez ten spór z PiS-em? Na pewno tak. No, wprowadzenie do zawodu, formalnie do zawodu dziennikarskiego, ludzi, którzy de facto dziennikarzami nie byli, to, co w ostatnim czasie zwłaszcza tak było powtarzane, że to są pracownicy propagandy PiS-u i tak dalej, no to byli wyłącznie propagandyści i to spowodowało, no zawsze jak no, gorszy pieniądz wypiera lepszy, to skoro w telewizji polskiej byli dziennikarze, którzy wykonywali zawód propagandzisty, sprowadzało się do tego, że nasi dobrzy, tamci źli. Niestety to powodowało też taki, nie wiem, odruch rewanżu, prawda, z drugiej strony. Więc to jest, to strasznie trudno do tego wrócić, zwłaszcza właśnie, że świat mediów się zmienia i to zmienia się z tygodnia na tydzień właściwie. A propos, wydaje mi się, że tak przeglądałem właśnie internet i wydaje mi się, że telewizja publiczna nie opanowała tych kanałów YouTube'owo-facebookowych i tak dalej. I to jest, tam jest jakiś straszny bałagan i to powinno tak być. Przecież właściwie na przykład prasa pisana, ja bardzo lubię czytać w papierze po prostu, włożyć, tak wiesz, tutaj pod pachę dziennik i sobie usiąść w kawiarni. No, prawdziwa przyjemność, ale i poczytać. Ale w gruncie rzeczy już w tej chwili dzienniki w ogromnym stopniu są po prostu stronami internetowymi przede wszystkim, prawda? I z telewizją chyba jest ta sama. Muszą to chyba nadrobić, żeby TVP Info i tak dalej to nie były takie, że się wpada na TV Republika i jakieś takie prawicowe strony, które mają być taką kontrabandą, ale to tak na marginesie. Nie wiem, czy... Nie, ale to jest bardzo ważne. W ogóle jest pytanie, czego my oczekujemy od mediów publicznych w tej chwili, bo wciąż, no to już za komuny tak mówiono, że na życzenie widowni powtórzymy audycję. Wiedzieliśmy o tym, że już w chwili nadawania audycji widownia sobie życzy, bo to był ten jeden widz, który podejmował decyzję. I tu było podobnie, że ta telewizja była... Nazwijmy go Kaczyńskim. Tak? W tym przypadku nazwijmy go Kaczyński właśnie, że była robiona tak, żeby Kaczyńskiemu się podobało, żeby Kaczyński był przekonany, że to jest słuszne, potrzebne, ponieważ, jak sam powiedział, ludzie we wszystko uwierzą, jeśli w telewizji im się powie. No i tutaj Jacek Kurski rzeczywiście w tej takiej no, brutalnej propagandzie był mistrzem, nie przejmując się ani prawdą, ani dobrymi obyczajami, tylko tam było jedyne kryterium skuteczności, ale skuteczności w dotarciu do grupy docelowej, prawda? To, co się brzydko mówi po polsku target. Tutaj oni nie próbowali pozyskać dla, już nie mówię partii, ale ideologii reprezentowanej przez Prawo i Sprawiedliwość kogokolwiek. Nie, oni mieli utwardzić elektorat, zamknąć tą bańkę, żeby nikt się stamtąd nie wymknął. No a jakieś ewentualne inne narzędzia miały próbować powiększyć tą bańkę wyborców PiS-u. Natomiast wracając do tego szerszego pytania o zadania mediów publicznych. Oczywiście, no ja pamiętam, to było lat temu 12, kiedy trafiłem na Woronicza i wtedy myśmy zaczynali cyfryzację w ogóle. To była telewizja analogowa całkowicie. Kiedy odchodziłem, była już w znacznej części cyfrowa. Pojawiały się już różnego rodzaju... Przypomnij, to rok, operuj latami, jeżeli... Przyszedłem rok 2011 początek, odszedłem 2015 połowa. Po skończeniu pełnej, normalnej kadencji, co w telewizji nie było typowe, raczej było rzadkie, żeby normalnie od początku do końca odbyć kadencję w zarządzie. Natomiast, no więc to jest potrzebne w obszarze informacji, publicystyki, ale niezmiernie ważną sprawą, i to na przykład robi BBC, jest przygotowywanie treści, przygotowywanie, no znowu ten brzydkie słowo content, ale treści na potrzeby internetu do wykorzystywania wielokrotnie w różnych właśnie czy VOD, czy różne inne formy. Ja kiedyś no, z pewnym takim no, trochę może zaskoczeniem, jak się dowiedziałem, co dokładnie używa się takiego terminu OTT, telewizja OTT, że to jest, i jak się dowiedziałem, że to jest skrót rozkazu z I wojny światowej, brytyjskiego rozkazu ruszenia z okopów do ataku, over the top. ruszamy. I to jest ta telewizja, która wychodzi z okopów starej telewizji, ale po to, żeby zająć nowe terytorium. Znaczy, ale mnie się, wiesz, na mnie zrobiło wrażenie takie, to dobrze Weichert, twórca TVN-u wyraził, czyli twórca telewizji prywatnej, komercyjnej, a jednocześnie on powiedział coś takiego, że to telewizja publiczna wyznacza standard, powinna wyznaczać standard informacyjny. I mnie się wydaje, że to jest bardzo ważne. To znaczy ja osobiście bym nie oczekiwał, żeby telewizja publiczna była jakaś super, sensacyjna i tak dalej, tylko żeby wyznaczała pewien standard dotyczący, jak jest podawana informacja. Nie powinna walczyć moim zdaniem o jakąś nadmierną oglądalność. Nie powinna moim zdaniem mieć reklam. Finansowana przez państwo z abonamentu w najrozmaitszy sposób, taki sposób, i żeby była zwolniona od tej walki o oglądalność, bo tak przyszło mi zresztą do głowy, że te paski i ta grubiańskość tego przekazu panów Pereiry i tak dalej, to było na swój sposób komercyjne, bo to sądzę, że była pewien procent widzów, którzy z takich masochistycznych względów to oglądało, bo w każdym programie można by było jakieś takie chamstwo, że cię przygniatało w fotelu, ale czułeś podniecenie, no tak jak na jakimś horrorze, nie? No, w tych kategoriach o tym nie myślałem, natomiast no, z tą oglądalnością trzeba uważać, bo telewizja publiczna jako grupa, wszystkie kanały razem, i te duże, i te małe, powinny moim zdaniem się utrzymywać mniej więcej na poziomie 1/3 rynku. Podobnie jest BBC, podobnie jest w niektórych innych krajach, bo to moim wtedy daje... Lepiej się na tym znasz, ale moim zdaniem CDF i ARD, czyli pierwszy i drugi program telewizji niemieckiej, ma mniejszą oglądalność. Ale jak je sumujemy, to je trzeba sumować tutaj. Poza tym niemiecka telewizja jest dobrym przykładem na to, o czym mówiłem na początku, że telewizja publiczna ma przede wszystkim widzów nieco starszych. I w Niemczech to widać bardzo wyraźnie. O ile i CDF i ARD w ogólnej widowni są gdzieś na 4., 6. miejscu, to w grupie widzów, znaczy źle powiedziałem, przepraszam, w grupie tak zwanej komercyjnej, czyli widownia najbardziej atrakcyjna dla reklamodawców, no, powyżej 16, poniżej 50 lat, tutaj dominują stacje komercyjne właśnie, prywatne, a telewizja publiczna jest na miejscu gdzieś 4., 6. Natomiast w przypadku ogólnej liczby widzów, a tutaj decydującą grupą są widzowie starsi, telewizja publiczna jest na 1. miejscu. I to, co jest ważne, jeśli chodzi o finansowanie, ja też w tej chwili zmieniłem zdanie. Uważam, że należy całkowicie, czy prawie całkowicie, z wyjątkami, na przykład wyjątkiem powinien być sport, należy odejść od finansowania z reklam. Natomiast to nie może oznaczać, że przestaje nas interesować widownia. Widownia jest ważna, choć trzeba pamiętać, że to taki mój ulubiony przykład, komplet widzów na koncercie symfonicznym i komplet widzów na meczu piłki nożnej to są zupełnie różne wielkości, prawda? Więc w telewizji publicznej też trzeba o tym pamiętać, że adresujemy programy do różnych grup widowni i trzeba się starać, żeby w tej grupie docelowej osiągać możliwie najwięcej widzów. No tak, ale no nie, staranie się o widzów, no to jest kwestia nawet szacunku dla nich. powiedzmy. Że... No tak, tylko że bardzo łatwo, jak tak mówimy, ach, widownia nie jest ważna, to tak domyślę gdzieś w tyle głowy, no nie będę się starał o widownię, bo powiem, jaki ja jestem mądry, prawda? Ale wychodząc, znaczy biorąc tego, to względnie, ale uznałem to za aksjomat, że programy informacyjne telewizji publicznej mają wyznaczać taką kulturę informowania, taki standard. Ja bym powiedział, że ten standard jest wtedy najważniejszy, a no niestety wiemy z mediów, że taki pewien obiektywizm i spokój no nie przysparza widzów. No na przykład gdyby teraz na ciebie napadł i potem można by napaść. Były opozycjonista, napad na byłego przewodniczącego Krajowej Rady. No to jest wiadomość, no, a że no, rozmawiali spokojnie przez godzinę, no to jest no, żadna informacja, prawda? No tak, tylko że to jest, no to już Mark Twain napisał, że dobre kłamstwo obiegnie cały świat, zanim prawda wstanie z łóżka, prawda? Więc to krew na pierwszą stronę i tak dalej. Na pewno telewizja publiczna no nie powinna, w kategorii sensacja nie powinna w ogóle startować. Powinna dbać o standard, o jakość, przy czym powinna dbać o tą jakość w każdej dziedzinie, nie tylko informacji, ale także na przykład rozrywki. Znaczy bądźmy trochę nudni, albo może nie nudni, bo ja muszę powiedzieć tak, że ta telewizja sprzed roku 2015, jaka była, taka była. No na pewno była bez porównania lepsza, kulturalniejsza i tak dalej pod wszelkimi względami niż ta telewizja Rachonia, Pereiry i tak dalej. To nie ulega wątpliwości. Ale szczerze mówiąc, ja dziennikarstwem ani Lisa, ani tym bardziej uroczej blondyny mojej sąsiadki zresztą na Soskiej Kępie, pani Olejnik, nie byłem wcale zachwycony. I ta, na przykład u Olejnik, taka trochę na siłę konfrontacja, organizowanie konfrontacji między politykami i tak dalej. Ja uważam, że to nie jest dziennikarstwo, które dzisiaj należy kontynuować, że należy to robić inaczej. I te walki, no tym bardziej teraz, kiedy mamy po jednej stronie pisowców, no to organizowanie jakiejś walki byków, że tak powiem, no nie wiem, że Czarnek nawrzuca komuś, a ktoś mu powiedzmy, no Czarnek raczej grubiańsko, a po drugiej stronie będzie jakiś inteligentny polityk PiSu i ala Hołownia z dowcipem mu odpowie, ale to nie jest to, czego potrzebujemy. My potrzebujemy chyba czegoś takiego, co mówi nie o konfrontacji politycznej, ale mówi o zrozumieniu mechanizmów politycznych. Nie wiem. No cóż ja mam powiedzieć, no na pewno tak. Taki program, no ja też nie jestem wielbicielem programów .d, bo właśnie one często sprowadzają się do tego, że kto komu bardziej, kto będzie górą, prawda? Kto komu bardziej nawrzuca. Natomiast no, znowu wracając do alfabetu dziennikarstwa, prawda? Nie tylko kto, gdzie, kiedy, co, ale także dlaczego, prawda? I telewizja publiczna, czy media publiczne w ogóle, bo to w radiu jest może nawet łatwiej, bo radio ma inną specyfikę odbioru, inaczej się słucha radia niż ogląda telewizję. To powinien być to nacisk na dlaczego. I tu paradoksalnie myślę ojciec Tadeusz Rydzyk w radiu, bo właśnie już nie w telewizji, w radiu jest mistrzem tego takiego długiego tłumaczenia, co on tam tłumaczy, inna sprawa, ale traktuje tych widzów z szacunkiem, opowiada im. No tak, to jest to jest bardzo ważne, szacunek dla widza. Tak jak potrafię, staram się najlepiej objaśnić. No to teraz, proszę, wrócimy jeszcze może do tej sprawy dziennikarstwa. Natomiast teraz się chciałem jednak przejść do tych spraw prawnych i tej całego przejęcia, deokupacji telewizji publicznej przez propagandę PiS-u. Jeżeli pozwolisz, ja dzwoniłem po różnych moich znajomych prawnikach i tak dalej, starałem się to wszystko zrozumieć, wysłuchiwać też tych argumentów przeciwnych. Jeżeli pozwolisz, to ja bardzo jak najkrócej potrafię, no, opiszę tą sytuację prawną. Jako nieprawnik. A ja będę. A ty będziesz. A ja będę mówił, czy to prawda. A ty będziesz mówił, czy to prawda. Tak, czy to prawda. Więc jest tak. Mamy konstytucję, w której jest była Krajowa Rada Radia i Telewizji. Ona miała wszystkie kompetencje dotyczące zarządu i tak dalej. Jednym słowem była taką władzą nad telewizją. Tam były długie kadencje, przychodzi PiS do władzy i jest bardzo niezadowolony, że tam siedzą ludzie, którzy no, nie podzielają ich poglądów i nie chcą, no, jak się później okazało, uprawiać propagandy czy wspierać propagandę. W związku z czym robią ustawę, chcą ten proces przyspieszyć, prawda, bo mogliby odczekać do końca tej kadencji i wtedy zmienić, no bo to ostatecznie Sejm wyznaczał tych członków tej Krajowej Rady. I teraz, żeby to przyspieszyć, ustawą powołali Radę Mediów Narodowych, tak? I odebrali Krajowej Radzie część uprawnień, bardzo dużą część kompetencji, co było niekonstytucyjne, bo to było zapisane, no to było rzeczy, które były zapisane w Konstytucji. To zostało przez TK, ówczesne, jeszcze wtedy niezniszczone, określone jako niekonstytucyjne. Ostatni wyrok wydany pod przewodnictwem prezesa Rzeplińskiego. Tak. Tym się PiS nie przejmował, nie dokonano żadnej nowelizacji, która by, że tak powiem, uczyniła tą ustawę o mediach narodowych konstytucyjną, ale najprawdopodobniej należałoby tą Radę Mediów Narodowych po prostu zlikwidować, bo to takie było ciało obok. No i ta sytuacja jak gdyby tak cały czas trwała. Trwała aż do dzisiaj, przy czym trzeba jeszcze dodać, że telewizja publiczna posiada swój taki regulamin w tej ustawie i tak dalej o niej, który mówi, że ma być obiektywna, tam nie ma być ksenofobii i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, wszystkie te zasady ta telewizja pisowska absolutnie połamała i tak dalej. Nie spełniała tych warunków telewizji publicznej nie z jakiegoś tam punktu widzenia moralistyki, politycznego i tak dalej, z punktu widzenia zapisanego no, statutu, jaka ona ma być i nikt tego statutu zresztą nie zmieniał. I teraz jaka powstała sytuacja, dochodzi, jest 15 października. No i gdyby tą telewizję publiczną miano odwojować, to by trzeba jakby no, dokonać, to jest szalony bałagan prawny powstał, prawda, z tego powodu. No, można by prawnie powiedzieć tak, że najpierw ustawą likwidujemy te media narodowe, prawda? Tam niektórzy dziennikarze podpowiadali, że Czabański był współwłaścicielem jakichś podmiotów konkurujących z samą telewizją, co było zabronione i tak dalej. No wszystko jedno, czy tak było, czy nie było, ale jednym słowem bardzo skomplikowany i długi proces ustawodawczy, gdzie Duda mógłby, prezydent Duda, żeby się o nim wyrazić z szacunkiem, nie Duduś, a Duda, prezydent, żeby mógł stanąć, że powiem, znaczy użyć weta. Więc nie wiadomo jak długi okres i tak dalej. W związku z czym była uchwała, która oceniała tą całą sytuację prawną, objaśniała ją i poprzez kodeks handlowy dokonano zmiany zarządu. Mówiąc, i teraz ci, którzy to krytykują, mówią, kodeks handlowy nie wystarcza, bo jest to lex specialis, to co tam otacza, a tutaj, że powiem, nie zachowano tych reguł prawnych. Natomiast ta druga strona, nazwijmy to nasza, moja, mówi, no to w ogóle było niemożliwe, bo PiS celowo zrobił taki chaos prawny i wchodzenie, że powiem, rozwikłanie tej dżungli zajęłoby nie wiadomo ile czasu. Natomiast z punktu widzenia nawet prawnego przede wszystkim należało przywrócić zasadniczy porządek prawny i taki, żeby telewizja publiczna nie łamała swego własnego statusu, standardu informacyjnego. Teraz, czy ja to dobrze zreferowałem? Dobrze, ale nie całkiem. No to proszę, to Trójka plus. Znaczy, dobrze, ja tak? Kiedyś miałem na studiach takiego profesora, który mówił, profesorowie dzielą się na godzinnych i dwugodzinnych. Ja jestem dwugodzinny. Otóż ja nie będę tutaj dwugodzinny, ale trochę jednak wyjaśnień, tak, dodatkowych właśnie wyjaśnień trzeba. No to ile mi stawiasz? 3 plus czy 4 minus? To powiedz. Ile? 4 minus czy 3 plus? No zależy, jeśli moich studentów to 4 plus. Wow. Taka duża wiedza była. Ale jeszcze trochę brakuje. Znaczy ja powiem, wpadłem na taki pomysł, który już gdzieś sprzedałem w jakiejś rozmowie, ale go powtórzę, bo jak tak obserwuję to, co się dzieje od 2 dni, to mam jedno skojarzenie z historii, ale dalekiej. Bardzo daleki. Mianowicie kiedyś zaplątano taki węzeł, który do tej pory nosi nazwę węzła gordyjskiego i nikt go nie umiał rozplątać. No aż przyszedł Aleksander Macedoński, wziął mycz i przeciął. I troszkę, mnie się wydaje, że z tym właśnie mamy w tej chwili do czynienia. Każdy prawnik, każdy polityk miał inny pomysł, jak ten węzeł rozplątać. No i trzeba było wziąć miecza i węzeł rozciąć. No ty, przepraszam, że ci przerwę. Tym mieczem była ta uchwała sejmowa. Mieczem była decyzja ministra. Uchwała była taką zachętą. Weź ten miecz, bo masz miecz przecież. I natomiast wracając jednak do historii. Krajowa Rada jest wpisana do konstytucji. O to był spór zresztą jeszcze w czasach prezydentury Wałęsy, ale już nie wchodząc w takie szczegóły historyczne, jest wpisana do konstytucji Krajowa Rada. I ona funkcjonowała przez lat 15. Wszyscy ją krytykowali, ale nikt jej nie ruszył. Była taka sytuacja, że Aleksander Kwaśniewski już był drugą kadencję prezydentem, a w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji członkiem Krajowej Rady był jeszcze Marek Jurek powołany przez Lecha Wałęsę. I wszyscy szanowali tą ciągłość. No potem PiS przewrócił ten stolik i skończyło się szanowanie Krajowej Rady jako organu niezależnego. Kiedy PiS zdobył przeskok historyczny władzę w 2015 roku, Krajowa Rada była obsadzona przez większości osoby związane z obecną opozycją, poprzednią opozycją, tam przewodniczący był Jan Dworak, ale Krajowa Rada ma długą kadencję, ale raz w roku można ją zawsze odwołać, jeżeli prezydent, Sejm i Senat wspólnie taką decyzję, czyli każdy osobno, ale jednomyślnie tak zadecydują. I to była ta sytuacja, kiedy i Sejm, i Senat, i prezydent byli z jednego obozu i oni doprowadzili do odwołania Krajowej Rady przed upływem kadencji tej Krajowej Rady, którą kierował Dworak. I właściwie nie bardzo wiadomo po co powoływali w tej sytuacji Radę Mediów Narodowych. No niektórzy mówią, że głównie po to, żeby Krzysztof Czabański miał taką godność przewodniczącego. Natomiast co się stało? Jeszcze była ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pod przewodnictwem Dworaka, kiedy PiS przyjął ustawę, prezydent ją natychmiast podpisał, to było, wszystko razem trwało chyba ze 3 dni, że Krajowa Rada traci uprawnienia dotyczące powoływania władz mediów publicznych i te uprawnienia otrzymuje minister skarbu. I ta ustawa została zaskarżona do Trybunału. I co się teraz stało? Po pół roku tą ustawę Sejm uchylił i uchwalił nową ustawę o Radzie Mediów Narodowych. Ta Rada Mediów Narodowych to jest takie bardzo dziwaczne ciało. Ja sądziłem, że ona nie przetrwa dłużej niż 2 lata, a tymczasem trwa już lat 8. Właściwie jedynym uprawnieniem Rady Mediów Narodowych jest powoływanie władz i to zupełnie swobodnie, w każdej chwili, żadne kadencje, żadne tam takie jakieś staromodne obyczaje radia, telewizji i papu. I ta rada i dopiero w tym momencie skarga na tą poprzednią ustawę trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. I mamy sytuację dziwną, że Trybunał rozpatruje konstytucyjność ustawy, która formalnie już nie obowiązuje, bo już nie ma tamtej ustawy, tylko jest nowa ustawa o Radzie Mediów Narodowych. Czyli jest jeszcze bardziej skomplikowany. I Trybunał nie robi uniku, że ustawy nie ma, nie zajmujemy się tym, tylko Trybunał podejmuje problem i mówi, problem jest, że niezależnie od tego, czy to jest tamta ustawa, którą zaskarżono, czy ta, której jeszcze nikt nie zaskarżył, ale niekonstytucyjne jest pozbawienie Krajowej Rady, i teraz uwaga, udziału w powoływaniu władz. To nie chodziło o to, że Krajowa Rada ma sama powoływać te władze, bo i poprzednio sama nie powoływała. Tam była i rady nadzorcze i różne inne. I ta uchwała, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze, to był ostatni wyrok wydany w składzie, któremu przewodniczył pan profesor Rzepliński. Ona została opublikowana w Monitorze, pani Szydło ją opublikowała i nic z tego nie wyniknęło. Czyli teraz ci, którzy mówią, no i Rada Mediów Narodowych po prostu zachowywała się skandalicznie. Powiem, ja się tam znalazłem, od razu wytłumaczę dlaczego. Ustawa mówiła, że w tej 5-osobowej Radzie Mediów Narodowych 3 osoby powołuje Sejm zwykłą większością, co znaczyło, że PiS ma 3 głosy, a 2 osoby powołuje prezydent spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby opozycyjne. Ja byłem zgłoszony jako jeden z 2 kandydatów przez Platformę Obywatelską i podjąłem się tej roli niewdzięcznej, bo z góry wiedziałem, że jestem ustawowo w mniejszości, po to, żeby jednak pewne rzeczy na samych posiedzeniach podnosić, żeby domagać się wyjaśnień i żeby informować opinię publiczną o tym, co się tam dzieje. Skończyłem kadencję, już w tym dziwnym organie nie jestem. Natomiast teraz mówiąc pytać prywatnie, bo jesteś emerytem już, nie? Tak, tak, no wiesz, w podobnym wieku jesteśmy, jeśli nie dokładnie takim samym. Ale obaj jeszcze jesteśmy aktywni. Staram się jeszcze uczyć studentów czasami czegoś. Mam nadzieję, że mi się udaje. Natomiast wracając do sporu, w którym mamy w tej chwili do czynienia. Część prawników, bardzo poważnych, mówi, ponieważ cała konstrukcja powoływania władz była wadliwa konstytucyjnie od 8 lat, no to nie ma co się nią przejmować, trzeba skorzystać z tego narzędzia, które jest, czyli kodeks spółek handlowych. I to zrobił minister, później pracownik. Mogę ci Państwu, ponieważ wszystko inne to jest taki bałagan prawny, że tam właśnie do niczego nie można dojść. No nie można dojść, poza tym byłoby to długie, skomplikowane, a każda zmiana ustawy wymagałaby podpisu prezydenta, który akurat w tej sprawie utraty przez PiS kontroli nad mediami zwanymi publicznymi na pewno by oponował. Poza tym w najlepszym razie by to długo trwało. Wobec tego użyto tego narzędzia i niektórzy poważni bardzo prawnicy mówią, że słusznie użyto tego narzędzia. No, tak, ja czytałem takie opracowanie profesora Romanowskiego. Tak, profesor Romanowski podobnie zresztą wypowiedział się, to na Facebooku przeczytałem, sędzia Jerzy Stępień, też przecież były prezes Trybunału. Natomiast inni mówią, nie, nieprawda, jest ustawa o Radzie Mediów Narodowych, jest ustawa o radiofonii i telewizji i tak dalej, i tak dalej. Więc spór jest, myślę, że jeszcze długo. No, pierwszy ruch ważny będzie, Krajowy Rejestr Sądowy musi zarejestrować zmiany w składzie organów spółek. No, mam nadzieję, że zarejestruje. No jeżeli zarejestruje, to już poszły konie po betonie, no bo to tam... De facto te konie już poszły, bo nowe zarządy już urzędują. Jakkolwiek tam ktoś usiłuje jeszcze przed nimi drzwi zamknąć. A czy to jest prawda, że ten szef telewizji, tej dawniejszej publicznej, że on się już zgodził z tym i złożył... Znaczy on, tak jak widziałem, ja nie wiem, co on podpisał, czego nie podpisał, ale tak jak widziałem w internecie te scenki, no on się nie próbował szarpać z przewodniczącym Rady Nadzorczej, tylko jeżeli przyszedł człowiek, który powiedział, jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej, pokazał mu dokument, czyli uchwałę walnego zgromadzenia, bo to jeszcze bardziej skomplikowane, bo to nie minister kultury, tylko walne zgromadzenie spółki uchwaliło, tylko że walne zgromadzenie stanowi minister kultury. Więc minister kultury, ale nie jako organ administracji państwowej, tylko jako organ spółki. Skarbu Państwa, tak. Jako organ spółki, walne zgromadzenie spółki. Więc no, jeżeli przyszedł do prezesa człowiek, który pokazał mu dokumenty, że walne zgromadzenie powierzyło mu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, no to Mateusz Matyszkowicz jako człowiek kulturalny pokiwał głową, powiedział, że bardzo mu się to nie podoba, ale nie próbował szarpać za klapy nowego. No tak, ale to była taka niejasność, bo jednocześnie przesiadywał tam w nocy z Kaczyńskim. To no przesiadywał z Kaczyńskim, bo jest sympatia wielka pomiędzy panami. Natomiast mówiąc tak już, nie, właśnie zupełnie poważnie, bo myślę, że to może być użyte nawet w jakimś postępowaniu sądowym. Dla mnie takie ostateczne uzasadnienie dlaczego decyzja walnego zgromadzenia, czyli Bartka Sienkiewicza, była słuszna, to była wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który przyjechał na Woronicza i powiedział, że broni tej telewizji, bo jest potrzebna telewizja antyrządowa. No to jest jakieś totalna aberracja, prawda? Pamiętam, mówiliśmy to pierwsze pół godziny, jak powinny wyglądać media publiczne, a tu przychodzi pan prezes i mówi, że do tej pory były media rządowe, bo ja byłem w rządzie. To od dzisiaj są media antyrządowe i ja ich bronię. No. I w dodatku pracownicy tych mediów, niektórzy, bo nawet tam na Woronicza to był taki moment w ciągu ostatnich tych godzin, że się zastanawiali, czy nie robić strajku przeciwko tej okupacji. No niektórzy pracownicy tych mediów uważali, że to prezes ich broni przed... Znaczy wiesz, ja sobie wyobrażam, że bardzo wielu pracowników telewizji publicznej, radia, Trójki i tak dalej, którzy tam utrzymali własne stanowiska, no może schowali trochę uszy po sobie, ale oni musieli być przerażeni tym, co się działo. No to ludzie mają pracę, dzieci, kredyty i tak dalej, no więc niewiele ludzi będzie, że tak powiem, skakało na tory i zatrzymywało pociąg. No, wyglądało na to, że ten pociąg pisowski jest rozpędzony. Natomiast myśli sobie, mnie się wiesz co z tym kojarzy, że ja kilka razy jechałem z kierowcami takich wóz służbowy, kierowca, zaczyna się rozmowa i widać, że ten prosty człowiek, nazwijmy prosty w cudzysłowie, ale że on znakomicie sobie zdaje sprawę, że ten jego szef to świnia, łobuz i tak dalej i ma bardzo, że tak powiem, twardą ocenę tego. I potrafi to znakomicie opisać. Ale wozi go. No ale jeździ, bo jeździ, bo pracuje. No to jest gdzie wcale tak, a w autobusie miejskim by nie miał przyjemniej, bo by na niego pracował. Ja nie wiem, czy jakaś pani, która tam sprzątała w telewizji, nie miała najlepszej oceny, że tak powiem, tej telewizji. Nie, ale tam wiele osób już, no po pierwsze właśnie trzeba pamiętać, że w telewizji dziennikarze to jest tylko jedna z wielu grup pracowników, prawda? Są technicy, informatycy. Są informatycy, są ludzie odpowiedzialni za emisję, są ludzie odpowiedzialni za pracę studiów i tak dalej. Bardzo drogi ludzie dodam. Księgowi. Ale oczywiście ogromna ekipa. To telewizja podpisuje setki umów przecież. Czyli wiedzą najwięcej o przekrętach. Niekoniecznie nawet, bo każdy wie, jakiś ma własny wąski wycinek. Ale no poza tym jest też dużo ludzi, którzy prowadzili różne audycje kulturalne, społeczne, które no, często byli krytykowani, że firmują tą paskudną instytucję swoją twarzą, ale no, trudno mieć program 24 godziny na dobę, no to jest oczywiście mnóstwo zupełnie obojętnych materiałów, które jako materiały naukowe, kulturalne i tak dalej mogą być całkiem okej. No. Źle mówisz 24 godziny, 24 razy chyba 15, bo tyle jest kanałów. Więc tam jest po prostu setki godzin dziennie wyprodukowanych audycji. No dobrze, to teraz, ale to podsumujmy tą sytuację prawdą. Jeszcze raz. PiS zrobił nieprawdopodobny bałagan, żeby to opanować. Bałagan prawny. Ty posłużyłeś się metaforą węzła gordyjskiego, który przecina, Sejm wkłada miecz w ręce Sienkiewicza. Węzeł zostaje przecięty. No i teraz czekamy na orzeczenie KRS-u, Nawet gdyby orzeczenie KRS-u było negatywne, to jeszcze nie odwraca. To jeszcze można. Nie, no po prostu ja myślę, że co się stało, to się stało. Po prostu już urzędują te nowe władze. Tak. No i najprawdopodobniej zatrudnią absolutną większość, znakomitą większość tych pracowników, a niektórzy już uciekli, jak Pereira i inni, uciekli do TV Republika. No ale oni zdaje się jeszcze pensję biorą w TVP, tylko... No bo nie, bo to jest jeszcze jest sąd pracy, więc trzeba im wymówić i tak dalej, bo jeszcze przed sądem pracy akurat to mogą wygrać, prawda? No dobrze, ale... Należy, bo już jednak z kolei nie podporządkowali się decyzjom, no to już inna... Znaczy przy tym to, że oni się akurat pojawili w telewizji Republika, to mnie się wydaje jest bardzo dobry sygnał, że proszę bardzo, no nikt wam nie zakazuje mówić. Nie ma cenzury państwowej. Jest miejsce, gdzie chcecie mówić i gdzie was ktoś chce oglądać. Proszę bardzo. Tylko nie pod firmą telewizja publiczna, bo ona ma swoje zadania i nie za nasze pieniądze, bo one są na co innego. No tak, ale teraz jak wyjść twoim zdaniem, odwołując się do naszego Milusińskiego z Żoliborza Kaczyńskiego, że on powiedział, że nie może być dwóch TVN-ów. To znaczy on ułożył taką figurę, która dla kogoś może być przekonywująca, że przecież TVN stał po stronie tego bloku demokratycznego, a to jeszcze ten blok demokratyczny bierze tą dużą telewizję i są dwa TVN-y. Więc to wracam do tego pytania, co to jest telewizja publiczna? No ja uważam, że kluczem do tego jest to, żeś chyba nadmienił, że to jest czwarta władza, czyli ona jest poza podziałem politycznym ma być, tak? Tak, no powinna być poza podziałem politycznym, oczywiście. Powinno to, co z kolei ty powiedziałeś, określać te standardy i to jest jej zadanie. Natomiast nie może być taki, to nawet jeden z dziennikarzy związanych ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy napisał swego czasu, że to nie może być tak, że telewizja polska jest przeciwwagą dla innej telewizji. Bo to by znaczyło, jak inna telewizja powie, że 2 razy 2 jest 4, to telewizja polska z hukiem ogłosi, że nie 4, tylko 16, prawda? Więc jeżeli dwie telewizje powiedzą to samo, co będzie zgodne z prawdą, to dobrze. Ale na ogół będą miały trochę inny punkt widzenia, inaczej rozłożą akcenty. Niekoniecznie będą w serwisie informacyjnym półgodzinnym zajmować się tymi samymi tematami. No a że wszyscy powinni mówić, tak, jednym głosem wszyscy powinni mówić, demokracja to jest coś lepszego dla Polski niż dyktatura, no to dobrze. No tak, tylko że tutaj wchodzimy w bardzo taki trudną kwestię terminologiczną, bo ta druga strona, ja powiem, to od razu to uprzedzam, na zasadzie spiralnego kłamstwa, czy też takiego kłamstwa à la Moskwa, mówi, że to Tusk wprowadza dyktaturę, a oni to są prawdziwi demokraci, no i z jakąś nieprawdopodobną hipokryzją tam demonstrują, mówią o wolności słowa i o tolerancji i tak dalej, jednocześnie krzycząc Tusk do Berlina, prawda, co jest wyrazem tak. To najgorszy tego obiektywizmu, tak. Jakoś dużo Polaków jeździło w tamtą stronę zarabiać jeszcze najpierw marki, a potem euro. No więc wiesz, tutaj jest ta, że powiem, kwestia. No znaczy, mnie się wydaje, jak uważasz, teraz już przenosząc to na poziom jednak szerszy polityczno-społeczny, czy uważasz, że jako znawca mediów, no też psychologii mediów i tak dalej, czy uważasz, że jak się ta telewizja publiczna zmieni, to właściwie rozpuści, że użyję takiego niejasnego słowa, rozpuści ten elektorat PiSu. Znaczy, nie wiem, część pójdzie do Konfederacji, część no, utwardzi się w jakimś takim, nie wiem, w jakimś takim fundamentalizmie, ale w gruncie rzeczy 8 milionów wyborców to jest bardzo dużo i to spowoduje, że ten elektorat się no, jakoś rozpłynie, bo część tych ludzi, no wiesz, ja to już opowiadałem w programie, na mnie zrobiło wrażenie, że w sklepie, w którym codziennie kupuję, pani, która zacząłem kupować po 15 października, zacząłem kupować, wiesz, od rzeczy, nie, do rzeczy się nazywa, Gazetę Polską i tak dalej. No, po raz pierwszy zacząłem to kupować, bo tak chciałem zobaczyć, jak oni reagują i trochę sadystycznie się pocieszyć, jak reagują. I ta pani, która nawet nie wiedziała, że to są prawicowe gazety, ale tak się wywiązała jakaś rozmowa, nagle mi powiedziała, ale ja chcę, żeby Polska pozostała Polską. Wiesz? No i właśnie. Fascynujące, że ona, że powiem, na taką formułę, która jest oczywiście powtórzona, która nie ma nic wspólnego z jej interesami ekonomicznymi, jej usytuowaniem i tak dalej, prawda, jest wysoce ideologiczna, no takiej formuły używa. No i chodzi o to, jak ideologizować ludzi. No. No, to pokazuje też błędy komunikacji społecznej ze strony Platformy. Bo Platforma niewątpliwie nie doceniała tego elementu godnościowego, jak się często mówi. Właśnie, że nie tylko ciepła woda w kranie, ale żeby Polska była Polską. I to nie znaczy, że Platforma nie chciała, żeby Polska była Polską, tylko uważała, że to jest tak oczywiste, że szkoda o tym mówić. I wobec tego między innymi to jest zadaniem mediów publicznych, żeby pokazać, że Polska jest Polską, będzie Polską i ta formuła obecności w Unii Europejskiej, nawet z tej zreformowanej, choć tu Platforma się negatywnie odnosi do reformy, ale że dla władz to, żeby Polska była Polską, jest sprawą pierwszorzędną i że trzeba też o tym mówić. To myślę, Platforma się nauczyła, że trzeba o tym mówić, a nie uważać, że to jest rzecz oczywista. I to jest też ważna rola tych mediów publicznych. A ja ci zadam to pytanie inaczej, no bo jako specjalista od mediów, no cały czas przecież zastanawialiście się nad tą oglądalnością, psychologią, odbiorem i tak dalej. Zadam ci takie pytanie. Czy wbrew zdecydowanie autorytarnym tendencjom PiSu i samego Kaczyńskiego, prawda, takiego mikrodyktatora, paradoksalnie to 8 lat nie przyczyniło się do demokratyzacji polskiego społeczeństwa? W tym sensie demokratyzacji, że znacznie większa liczba ludzi po pierwsze poszła do wyborów, ale że znaczna większa ludzi uznała politykę za przedmiot swego zainteresowania. No w pewnym sensie tak, bo przecież frekwencja w tych wyborach była większa niż w wyborach tych, których obalaliśmy komunizm w 1989 roku, więc to jest... Wtedy, tak wszyscy historycznie o tym mówimy, jak cały naród, no nie cały naród, bo ponad 1/3 została w domu, uznając, że to ich w ogóle nie interesuje. Więc na pewno to zainteresowanie wzrosło, ale też narosły te bariery pomiędzy grupami społecznymi, to co się nazywa bańki informacyjne i część ludzi zostanie w swoich bańkach. To na świecie tak niestety jest. No, bardzo ciekawe są takie badania o Stanach Zjednoczonych, że na przykład ogromna większość republikanów nie wierzy w kryzys związany z ociepleniem klimatu, a ogromna większość demokratów wierzy. No i co to jest, prawda? Więc po prostu niestety jest część ludzi, którzy mają swoich ekspertów, swoje media, swoich piosenkarzy, swoje kabarety. No i media publiczne powinny służyć temu, żeby tą granicę pomiędzy tymi bańkami, no przynajmniej częściowo jakoś otwierać, pokazywać, że mimo wszystko można rozmawiać, że warto się dowiedzieć, co myślą inni. I to jest właściwie w takim, na takim najwyższym poziomie. To jest największe zadanie mediów publicznych. Tworzyć warunki do rozmowy. No właśnie, żeby tworzyć warunki do rozmowy, mamy zwyczaj w Resecie, że prowadzimy ożywioną rozmowę, no taką jaką to jest możliwe, z naszym czatem, który jest z boku. Ja mi się wydaje, że ty widzisz ten czat, ale ja... Nie widzę. Chyba nie umiałem włączyć, wiesz? To gdzieś, ale ja będę czytał. Klikam i nic. Więc, ale ja tu będziesz to widział tutaj, widzisz? Tak, to jest tak. Pan Tomasz Szyndlarewicz, tutaj nasz stały dyskutant, rozmówca, bardzo ciekawy, pisze coś takiego: odwracanie pojęć takim weszło w krew, że Kaczyński zachowuje się jak daltonista. Sam pewnie pogubił się w tej gmatwaninie odcieni. To dotyka tego problemu dziennikarstwa. No właśnie, rozmawia się, słyszy się Kaczyńskiego, Czarnka, Błaszczaka i tak dalej. No jak w ogóle to relacjonować jako dziennikarz? No, że to jest, stwarza jakąś ogromną, czytaj pan Szyndlarewicz czyni jeszcze jedną uwagę, a także wskazanie wroga na Zachodzie jest czymś skrajnie nieodpowiedzialnym. To jest naruszany jakiś interes narodowy. Jak ty to widzisz to w tej sytuacji? No, ta druga sprawa to jakby łatwiej się do tego odnieść, bo to rzeczywiście jest coś nieodpowiedzialnego, kiedy mówi się, że Tusk jest agentem jednocześnie Niemiec i Rosji w dodatku, prawda? Ale to jest ten elementarz takiej edukacji politycznej, że Polska, 1000 lat historii na to wskazuje, istnieje, nie może istnieć, a już w tej chwili zwłaszcza, jako taki byt odrębny. Musi być w tej chwili albo w stronę wschodu, albo w stronę zachodu, mieć silniejsze powiązania. Jeżeli straszy się ludzi, ale i przecina się wręcz więzy z partnerami zachodnimi, bo to nie tylko Niemcy, ale i Francja jest fatalna, i Szwecja jest fatalna, prawda? Więc jeżeli się chce odciąć Polskę od Zachodu, no to się ją zdaje na łaskę Putina, co by się nie opowiadało o tym, jak to się walczy z... jest się antyrosyjskim, tak. Tak. Niektórzy nasi... widzosłuchacze mają niezwykły talent układania kalamboru. I teraz posłuchaj. Ja na cmentarzu widzę same plusy, będzie dobrze. Tylko tam jest jakiś obrazeczek, którego ja nie bardzo... tak. Tak, no więc... I teraz Robsonoc 222 to jest takie... to zależy, czy społeczeństwo czegoś się nauczyło za rządów PiS-u, ale tak istnieje takie zagrożenie. Moim zdaniem są podstawy, by ich zdelegalizować. Mowa tutaj, rozumiem, jest o PiS-ie. No to jest chyba niemożliwe, nie? Należy po prostu... jest to przede wszystkim ze względów społecznych niemożliwe, bo jednak 8 milionów, tak? Mniej więcej ludzi głosowało na te partie i przynajmniej połowa z nich, czyli też liczona w milionach, poczułaby się jako no, obiekt agresji drugiej strony. Nie, no, niestety musimy się nauczyć żyć, zachowując różne poglądy, starając się tylko, żeby te poglądy nie przeradzały się w agresję. Tutaj mi się wydaje, że ten sam nasz wideosłuchacz zadaje takie pytanie, czy tak nie będzie, będzie się powtarzać z każdą kolejną zmianą władzy. Ja rozumiem, że to odnosi się do telewizji. Znaczy, tak, do telewizji. Bo mówiło się o tym, że właściwie każda władza, każdy rząd dochodzi, że tak powiem, no, obejmuje te swoje stołki. Ja cię zapytam. Tusk był już 2 lata premierem. Wiesz, kto był w Radzie Nadzorczej Telewizji? Pani Krystyna Pawłowicz była w Radzie Nadzorczej Telewizji. 2 lata jeszcze trwała jej kadencja i nikt jej nie wyrzucał, bo właśnie... Proszę? No dobrze, ale to czekaj. Nie, ale to pokazuje, że można zachować pewne standardy, dopóki się nie przewróci wszystkiego. PiS przewrócił wszystko, a teraz Sejm, ja troszkę uważam, że to troszkę może zabrzmiało mało poważnie, Sejm w tej uchwale napisał, że Sejm się zobowiązuje zacząć szybko pracę nad ustawą. No, Sejm nie ma co się zobowiązywać uchwałą, tylko zacząć robotę, prawda? Więc ważne, żeby szybko zacząć pracę nad nową ustawą radiofonii i telewizji. Ja tu ciągle naiwny, no jako no pierwszy naiwny, mówię, że może jednak spróbować też rozmawiać wtedy z prezydentem, jak już będzie wiadomo, że Pereira nie wraca do TVP Info ani Matyszkowicz na Woronicza, bo w gruncie rzeczy w interesie każdej partii jest, żeby były rzetelne, pluralistyczne media publiczne. I trzeba wtedy zrobić taką ustawę. Ja nawet wypowiadałem się często wbrew moim kolegom i przyjaciołom, żeby odejść w ogóle od formuły spółki i po prostu stworzyć, na ile to możliwe, bo nigdy się nie da w 100%, ale na ile to możliwe, stworzyć takie gwarancje jak, nie powiem jak w BBC, tu się zatrzymałem, bo z formalnego punktu widzenia BBC jest mniej niezależne od rządu niż Telewizja Polska. Od swojego rządu. Tylko tam nikt tego nie robi po prostu. Królowa mogłaby coś zrobić, ale nie robi, no bo tak nigdy się nie robi. Rozumiem, pracowałem w BBC i pamiętam taką atmosferę, bo to były wtedy rządy Thatcher, no i wtedy Thatcher atakowała BBC, uważając BBC za lewicowe. I pamiętam, no i usiłowała abonament zlikwidować. Tak. To było, nie tylko narzekała. Na co ci starsi, to pamiętam, dziennikarze BBC, jako tam młody pracownik, dziennikarz polskiej sekcji, no miałem okazję tam przy tych szkoleniach i tak dalej ich spotykać, strasznie się z tego naśmiewali, bo mówili tak, no jak była Partia Pracy, to byliśmy konserwatywni dla nich. A teraz jak jest Thatcher, to jesteśmy lewicowi. No strasznie się z tego chichrali. No. Znaczy ja powiem, że jak pracowałem na Woronicza, to dopóki przychodziły, zresztą nie było to jakieś nadmiary korespondencji, ale dopóki mniej więcej przychodziło tyle samo skarg od PiS-u, Platformy, SLD, to uważam, że z grubsza jest w porządku. Oczywiście każdą sprawę trzeba ocenić, bo może ktoś popełnił błąd, ale jeżeli wszyscy skarżą się w podobnym zakresie, to znaczy, że nikt nie jest traktowany lepiej ani gorzej niż inni. No słuchaj, tutaj Jan Maria Skrzypi-Furtka, bardzo ciekawy, należy się domyślać pseudonim, nick, ale zwrócił uwagę na bardzo niebezpieczną twoją metaforę, a mianowicie z tą węzłem gordyjskim. No więc tutaj nie, minister nie wybiera się do Azji, tylko przejął, no, to była właśnie szansa, żeby objąć władzę, prawda? Więc objął władzę. Tylko nie sam, tylko ją zaraz delegował. No dobrze, ale prawdą jest, że jednak po roku 89, 90, tam w latach 90. zapanowało takie przekonanie, że każdy kolejny rząd rzuca się na media i chce je, że tak powiem, przytulić, nazwijmy to. Może nie opanować, a przytulić. Po pierwsze, na ile ty uważasz, że to było prawdziwe, ale samo to przekonanie, że ono panowało, jest dosyć, jak gdyby było istotne dla jakiejś kultury medialnej i tak dalej. I na ile no i teraz ta sytuacja, że jeżeli weźmiemy troszeczkę na poważnie tą uwagę Jana Skrzypi-Furtki, no że Sienkiewicz właśnie to przeciął ten węzeł gordyjski, no to też stwarza takie wrażenie, że tą telewizję niby wyzwolono spod wpływu PiS-u, ale czy obóz demokratyczny nie za bardzo przytuli tą telewizję? Jak uważasz? Znaczy, zagrożenie jest poważne, jest realne, więc ja chciałbym bardzo poważnie traktować i zachęcam, żeby wszyscy to z uwagą oceniali, poważnie traktować zapowiedź ministra Sienkiewicza, że odbiera telewizję publiczną PiS-owi, aby przekazać ją obywatelom. I to, zresztą to w tym, cośmy tam trochęśmy narzekali na ten nowy program informacyjny na początku, no ale tam ci państwo co ileś tam tysięcy dni manifestowali na Placu Obrońców Warszawy, pod TVP Info, mówili, że oni nie będą już manifestować, ale będą patrzeć krytycznie nadal i jak będzie trzeba, to zaprotestują. Więc to wręcz apel. Drodzy widzowie, patrzcie, co się tam dzieje. A nie, ale pytaj, widzowie to tak ładnie brzmi, to wiesz, ty i ja będziemy, no czy może ty to tam masz pewno w kalendarzyku bardziej takich kilka telefonów, że możesz tam gdzieś dotrzeć i komuś tam nawrzucać, jak ci się nie będzie podobało. Ja mam chyba takich telefonów w kalendarzyku mniej. Być może nasi młodsi, zwłaszcza widzowie, w ogóle nie mają takich w kalendarzyku takich telefonów, że jak będą rozeźleni, to najwyżej sobie na Facebooku mogą napisać. Ja cię zapytam o tą strukturę instytucjonalną. Czy to, co otacza w tej chwili telewizję publiczną, czy to stanowi takie zabezpieczenie, że ci dziennikarze, którzy są w środku, będą jak gdyby, no mogą tą misję, jesteśmy czwartą władzą, będą mogli bezpiecznie podjąć, bo to nie chodzi o to, żeby ktoś, kto jest dziennikarzem i chce być czwartą władzą, wykazało się bohaterstwem, niezłomną moralnością i tak dalej, tylko żeby to było instytucjonalnie zabezpieczone. Czy to istnieje w tym całym układzie? Wbrew pozorom nie jest prosto odpowiedzieć na to pytanie, bo ustawa sporo tutaj dobrych przepisów zawiera, ale na pewno nie jest to wystarczające i dlatego znowu traktując poważnie to, co Sejm uchwalił 2 dni temu, że zabierze się zaraz do pracy, to powinien się zabrać do pracy w tej formie, żeby szybko przedstawić nie jakieś bardzo ogólne założenia, bo takie ogólne założenia, że teraz będzie dobrze, niezależnie, to wszyscy możemy pokiwać głową z uznaniem, ale przedstawić projekt już założeń do ustawy, gdzie będzie napisane właśnie, kto powołuje władzę, jak się finansuje i tak dalej, i tak dalej. To dużo rzeczy trzeba tam opisać. I poddać to spokojnej, publicznej debacie i następnie uchwalić. Jeżeli pan prezydent będzie myślał racjonalnie, to zatwierdzi. A jeśli nie, no to trzeba będzie poczekać. Natomiast znowu nawiązując do twoich doświadczeń z BBC, ja tam byłem tylko gościem kiedyś, BBC działa na podstawie karty królewskiej tak zwanej, prawda? Czyli taki dokument raz na 10 lat określający zadania, no dość szczegółowo nawet BBC jest uchwalany. I ta karta królewska, jak dobiega końca, to mniej więcej 2 lata wcześniej zaczyna się publiczna debata, co należy napisać w nowej karcie królewskiej, jaki obowiązek dodać, jakiego obowiązku zrezygnować. To takie tempo jak strzyżenie tych słynnych trawników, takie u nas to... No tak. No, pan nieżyjący już znakomity medioznawca, ekspert no, na światową właściwie skalę, pan Karol Jakubowicz, jak kiedyś dawno temu pytano go, no ale dlaczego w Polsce nie ma BBC, nie może być BBC, przepraszam, spaliłem troszkę, dlaczego w Polsce nie może być BBC? Karol Jakubowicz mówił, bo w Polsce nie ma królowej. No i nie ma kto nadać karty królewskiej, prawda? No tutaj jest, znów pan Szyndlarowicz pisze, odwołując się, wyraźnie słuchając twoich wywodów, właśnie już samo finansowanie stanowi zagrożenie dla niezależności. No bo to jest pytanie, jak finansować, prawda? Tak. Tu ja się pochwalę teraz, bo napisałem nawet taki poważny naukowy artykuł w książce właśnie o tym, jaka jest relacja pomiędzy finansowaniem a niezależnością. Finansowanie musi być stabilne i to jest właściwie podstawa, musi być niezależne. To, co jest teraz, że Sejm uchwala w ostatniej chwili jakąś dotację nazywaną rekompensatą, no to jest najgorsze, co być możliwe. Abonament to jest bardzo dobre rozwiązanie, BBC to potwierdza, ale w Polsce nikt już nie wprowadzi abonamentu, bo nikt go już nie płaci. Żaden polityk nie powie, dopiszemy wam 5 zł do podatku. No, choćby to było 5 zł. Więc moim zdaniem niestety, w paru krajach europejskich tak jest, trzeba finansować z budżetu, ale wedle bardzo precyzyjnych, szczegółowych zapisów, co najmniej ustawa powinna określać to finansowanie, ewentualnie z jakąś tam inflacyjnym dodatkiem na 5 lat, czyli więcej niż kadencja Sejmu. A jak to można robić precyzyjnie, to pokazali Niemcy, którzy wprowadzili, no tam był skutecznie zbierany abonament, więc wszyscy płacili. Tam wprowadzono tak zwaną opłatę audiowizualną, czyli coś podobnego. I bardzo precyzyjnie wyliczyli, że tą opłatę powinno to kosztować, nie wiem, tam 14,57 €. Jak w pierwszym roku okazało się, że system działa lepiej niż się spodziewano i zebrano trochę więcej pieniędzy, to w następnym roku o, nie wiem, tam 15 eurocentów obniżyli tą opłatę, bo powiedzieli, umówiliśmy się, że potrzebujemy tyle pieniędzy. Obywatele dali troszkę więcej, to w przyszłym roku już nie muszą tyle dawać. Prawda? To chyba nie mieli inflacji w tamtym, chyba w tamtym czasie nie mieli inflacji. No nie, no to, ale to pokazuje, że właśnie to, o czym pan mówi, że to jest, no, pieniądze są niestety pewnym też fundamentem niezależności. Jak nie ma pieniędzy, to nic nie ma. No, niestety. Tu mamy ciekawe pytanie, ale chyba prostą odpowiedź, ale spróbujmy jednak odpowiedzieć na to. Co można zrobić, kiedy dochodzi do kłamstw z mównicy sejmowej? Pytam, bo media publiczne powinny transmitować obrady sejmowe. No jakbyś na to powiedział. Media publiczne w tej chwili transmitują w kanale internetowym, No mało, tam Sejm Flix. No tak, no, wiem, to jest, zakładaliśmy kiedyś wspólnie taki kanał, może on teraz jest czysto sejmowy. No na pewno nie ma sensu go nadawać w eterze, że tak powiem, używając staroświeckiego określenia. No jeśli poseł kłamie w Sejmie, to już w Sejmie nic na to nie można, ale jest rolą dziennikarza właśnie, żeby, no jeśli to jest jakiś mało ważny poseł, mówi o 22 jakieś głupoty, których nikt nie słucha, no to machnąć ręką, ale jeśli jest to poważna wypowiedź, poważnego polityka, może niepoważna, to właśnie jest to dobra okazja, żeby na ten temat zrobić, nie powiem wykład, ale wyjaśnić, na czym to kłamstwo polega. No ale muszę powiedzieć, że to pytanie pana Robson, tak? Nasuwam jednak poważniejszą kwestię. No obecnie oglądając to, co się dzieje w Sejmie, powiedziałem tutaj o Sejmflixie, ta oglądalność tam prawie 3 miliony spowodowana jest tym, że tak jak dawniej paski telewizji publicznej była sensacją w bardzo negatywnym tego słowa znaczeniu, tak teraz te pojedynki w Sejmie budzą zainteresowanie, no te dowcipne riposty hołownie robią sensację i ludzie chcą to oglądać. Czyli, no ale jak to relacjonować? No bo... to ja myślę, że to jednak jest trochę taki urok nowości, zostaną z tego jakieś fragmenty, to takie trochę memy zostaną z tego. Natomiast no, taka kultura się nam zrobiła właśnie, że operujemy często memami, nawet jeśli jest to nie dosłownie, to tylko jakiś taki krótki audiowizualny fragment. No, więc no, jesteśmy zasypani taką ilością różnych nieprawdziwych, częściowo prawdziwych, zmyślonych informacji, że na wszystkie się nie da zareagować i wszelkie próby czasami prowadzą do jeszcze większego absurdu. No, mój też taki ulubiony przykład. W Nowej Zelandii bardzo precyzyjnie opisano, że rząd musi odpowiadać obywatelom. Na każde pytanie rząd musi przez swojego rzecznika poważnie odpowiedzieć. I jakiś obywatel napisał, jeszcze wspierany tam jakąś grupą, napisał, czy rząd posiada dowody, że premier nie jest reptylianinem. No i rzecznik odpowiedział, że no takich dowodów, trudno przedstawić takie dowody, prawda? No na co się zrobiła awantura, no czyli to może jest. No i skończyło się tym, że premier na jakiejś konferencji prasowej powiedział, że był i u lekarza, i u weterynarza i wszystko wskazuje na to, że jest człowiekiem. Ale właśnie no, to, co tak, zaczyna funkcjonować... innymi. No tak, tylko że, ale kto ma postawić granicę? Na jakie pytanie głupie? Po prostu mówimy głupie, nie odpowiadam. A może ktoś chce zadać pytanie, które komuś się wydaje głupie, a jest poważne, więc to jest... No tak, ale niestety w Sejmie mamy gorzej, no bo mamy występy, no, przepraszam, tam każdy może powiedzieć, tak. Każdy może powiedzieć wszystko. Że mamy ten występ, no przepraszam, że wspomnę, bo to samo nazwisko, no Brauna, prawda? No i to jest jakaś właściwie dla całego kraju. No to już powinien, nie, w tym przypadku, no to marszałek powinien zareagować, choć ja w pewnym sensie rozumiem marszałka, że no jak to są no, sekundy, prawda? To on tak, zwłaszcza jak nie ma doświadczenia, to mu jest trudno reagować na wypowiedź posła, bo w zasadzie nie... No, niestety, no pan Grzegorz, żeby już nie używać drugi raz tego szlachetnego nazwiska, no zrobił fajerwerk, bo ten proszek rozsypał, no ale jeśli chodzi o słowa, no to przecież niektórzy ci posłowie PiS-u no, zachowują się podobnie. No, ci podobnie mówią, tak. No to jest... Posłuchaj, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Jak widać, myślę, że no, nie mieliśmy jakiejś takiej wyraźnej linii wykładu, że tu już żeśmy wszystko objaśnili. Widzimy, jak to są niebywale skomplikowane rzeczy, prawda, w gruncie rzeczy. Twoja metafora węzła gordyjskiego trafna, ale okazała się trochę ryzykowna, prawda, bo jest pytanie, tak? No tak, co będzie? Tak. Czy jak to z metaforami bywa, tak. Jak to z metaforami bywa. I no dobrze, i tutaj jest taka optymistyczna na koniec uwaga, ale może jeszcze nie na sam koniec pana Skrzypi-Furtki. Dzisiejsza misja wiadomości 19:30 świadczy, że sprawy pod względem rzetelności dziennikarskiej idą w dobrym kierunku. No tak, debiut w dobrym kierunku. Dobrze, ale jakie są twoje przewidywania co do, że tak powiem, rozwoju tej sytuacji? Nie zapomnijmy, że mamy jeszcze Trójkę. Kiedyś no, kultowy program kulturalny, no man tam chyba nie wróci, że tak powiem. Dawne te złote czasy nie są w stanie wrócić. To było zniszczone jakieś dobro kultury, no bo to przecież legenda. Ta zniszczono i no to jest jedna ze spraw, za które odpowiada pan Czabański, bo on bronił jak lew, czy promował wręcz panią prezes Polskiego Radia, uznając, że Trójka, no zresztą to Lichocka też mówiła, że to jest celowe działanie przeciwko Polskiemu Radiu, grupy, która chce zniszczyć radio i tak dalej. Przepraszam, że ci przerwę, ale Lichocka w tej operatorce w telewizji to był obraz symboliczny, nie? Więc właśnie, to pokazuje, że ona niby z takim doświadczeniem dziennikarskim, telewizyjnym również, że ona pozwoliła zrobić sobie takie zdjęcie kolejne. Jedno było z tym palcem, a drugie to pokazuje właśnie nasze media. Ja tu siedzę w reżyserce i ja tu będę reżyserować, co będzie na antenie. No, to czujność rewolucyjna panią Lichocką zawiodła. To chyba najmniej... Odeszliśmy od pytania i... No właśnie, chyba zniszczono drugi program radia, prawda? Nie, drugi, szczerze mówiąc, tu nie mam wyrobionego zdania, ale ja myślę, że jeśli chodzi o Trójkę, to no po prostu ona przeszła do historii w tym kształcie, w jakim była. I no bo ona była bardzo oparta na indywidualnościach, osobowościach. Nie wiem, ile osób by tam chciało wrócić i czy to się da tak, bo słuchacze odpłynęli, no nie wiem, no może się uda, no życzyłbym jak najlepiej, ale raczej nie spodziewam się, że to się da odbudować. Natomiast no generalnie jestem umiarkowanym optymistą, a ponieważ idą święta Bożego Narodzenia, to jestem więcej niż umiarkowanym optymistą. Julo, bardzo ci dziękuję. Właściwie można by powiedzieć, że ta zmiana w telewizji, mediach publicznych to taki dla tego społeczeństwa zmęczonego tymi 8 latami trochę taki prezent pod choinkę, nie? No nie prezent, to jest wypracowane ciężko przez społeczeństwo. Nie, ja rozumiem, ale to... Ja muszę powiedzieć, że... Na każdy taki ruch trzeba ciężko pracować. Nie, bo ja tu podziwiam Tuska. Ja uważam, że Tuskowi się trzeba bardzo przyglądać uważnie i do pewnego stopnia krytycznie, potencjalnie krytycznie, bo facet, który odniósł taki sukces, no to może doznać zawrotu głowy, oby nie doznał, natomiast przeprowadził to genialnie, ale mało tego, dotrzymał, że będą te media publiczne przed Bożym Narodzeniem i to jest. Więc tą obietnicę i tu w ogóle jestem dla niego z podziwem. I trzymamy kciuki, żeby ktoś nie zepsuł. żeby ktoś nie zepsuł. Jula, to wszystkiego dobrego. Prezentów pod choinkę w ogóle, najwspanialszych. Mam nadzieję, że coś tam znajdę. O. Wszystkiego dobrego również. A my się jeszcze, proszę Państwa, będziemy widzieli. Proszę lajkować, proszę, jak ktoś nie subskrybuje, to, a Wam się podoba to, co nasze programy, to subskrybujcie. Pamiętajcie, możecie też nas wspierać w ogóle finansowo. Bardzo to jest potrzebne naszym informatykom, bo takie stare konie jak my tutaj, to my pracujemy pro bono publico, tylko po prostu, bo lubimy dziennikarstwo, no i lubimy rozmawiać z takimi przyjaciółmi naszymi starymi, jak właśnie mój rozmówca. I będziemy się dalej spotykali, a mam nadzieję, że dasz się jeszcze zaprosić z komentarzami, co się dzieje. Z przyjemnością. Bardzo nie lubię takich rozmów, gdzie trzeba się... Mówi się 3 minuty, a potem i tak z tego zostaje tylko 7 sekund. Ale tu mogliśmy się trochę wygadać. A tuśmy się mogli wygadać, to już... Zwłaszcza w pewnym wieku już to jest przyjemnie. Pozdrawiam Państwa wszystkich. I Tobie dziękuję. Dobranoc Państwu.